Ja. Witajcie, kochani. Nazywam się Michał Korgol. Przez wiele lat mojego życia myślałem, że ja nie potrzebuję Boga. Że potrzebują go degeneraci, bandyci, złodzieje, oprychy, ale nie ja. System tego świata, odkąd byłem mały, wmawiał mi, że muszę być silny i porządny. Więc zrobiłem wszystko, żeby sprawiać wrażenie, że jestem. Wiecie, byłem prymusem w szkole. Skończyłem w swoim mieście szkołę podstawową z najwyższą średnią. Później skończyłem liceum z najwyższą średnią. Później przyjechałem tutaj do Warszawy. Studiowałem na Wydziale Prawa. Wydziale Prawa i Administracji. Tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Wiecie, skończyłem go z wyróżnieniem. I dalej szedłem, myśląc, że muszę być silny. Budowałem spółkę, budowałem firmę prawniczą. Zatrudnialiśmy 200 osób. Wszyscy na zewnątrz patrzyli, mówili: ty jesteś ktoś, ty jesteś silny, masz pieniądze, masz szacunek. Ale wiecie, jaka była prawda o mnie? Każdego dnia zakładałem maskę. Udawałem kogoś, kim nie byłem. W pracy. Udawałem na spotkaniach biznesowych. Udawałem w rodzinie. Udawałem przy sąsiadach. Nawet sam przed sobą udawałem. A wiecie, jaka była prawda? Ja bardzo się bałem. Im więcej miałem. Wiecie, zbudowałem dom. Jeździłem nowymi samochodami. 4 razy w roku wyjeżdżałem na zagraniczne wakacje. I bardzo się bałem. I byłem bardzo samotny i nieszczęśliwy. Wiecie, i ja wtedy usłyszałem słowa. Proste słowa Ewangelii. Że Jezus Chrystus umarł na mnie. To niemożliwe. To by było za proste. To by było za proste. Przecież Bóg widzi wszystkie moje uczynki. Wie, że jestem dobry. Posadzi mnie na kolanie i powie: o, idziesz do nieba. Ale ja zacząłem rozumieć, że to nie o to chodzi. Że ja go nie wybrałem. Ludzie mówili, że go poznali osobiście. Ale ja nie wiedziałem, kto to jest. Bóg? Przecież to ja. Przez całe życie byłem sam dla siebie Bogiem. To ja spinałem pośladki. To ja musiałem to i tamto. I wiecie, w tym miejscu, w swoim życiu, ja postanowiłem do Niego zawołać. Powiedziałem: Jezus, jeśli Ty jesteś inny niż cały ten system, niż ci księża, których poznałem, i cała ta hipokryzja tego systemu religijnego, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie i zmień moje życie. Uratuj mnie. I wiecie, co się stało? On przyszedł. Wielki, potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, przyszedł do mnie. Przyszedł do mnie i On dzisiaj chce przyjść do ciebie. Przyjacielu, mam dla ciebie bardzo dobrą nowinę. Właśnie teraz, kiedy słyszysz te słowa, właśnie teraz przybliżyło się do ciebie Królestwo Niebieskie. Jest na wyciągnięcie ręki. Jest na wyciągnięcie ręki. Wiecie, kiedy Jezus chodził tutaj w ciele po ziemi, różni religijni ludzie, którzy nie mogli pojąć tego i zaprzeczali temu, kim On jest, przyglądali się Jemu. I przyszedł taki jeden z nich, dostojnik, skradał się w nocy w swoich religijnych szatach i zapytał go w ogóle, o co chodzi, z kim i kto On jest. I Jezus powiedział te słowa, które dotyczą tak samo ciebie, jak i dotyczyły Jego i dotyczyły kiedyś mnie. Jeśli nie narodzisz się na nowo, jeśli Ty nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, nigdy nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nieważne, jak jesteś dobry, nieważne, jak jesteś uprzejmy, nieważne, kogo udajesz, nigdy nie wejdziesz, jeśli nie spotkasz się z Bogiem. Ten człowiek tego nie rozumiał. On miał 70 lat. Zapytał go, o co chodzi, jak ja powtórnie mogę wejść do łona matki. A Jezus mu powiedział: musisz narodzić się z mojego ducha. Przyjaciele, 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. 2000 lat temu zbawił świat. Ale wiecie co? Diabeł, ten pajac i ta menda, oszukuje ludzi i próbuje powiedzieć, że to nieprawda. Próbuje ci mówić tak jak mi, że masz być silny, ty masz tego dosyć. Wiesz, czego się boisz, kiedy idziesz spać. Boisz się być chory. Klękasz przed rakiem. Boisz się biedy.
A ja chcę ci powiedzieć, że Jezus 2000 lat temu załatwił sprawę biedy, załatwił sprawę raka, każdej choroby, twojego wstydu. 2000 lat temu Jezus załatwił ci niebo. Dzisiaj ty decydujesz. Bóg dla ciebie wszystko zrobił. Dał swojego syna. Syn umarł, abyś ty nie musiał nigdy umrzeć. On to zrobił. Dzisiaj to ty podejmujesz decyzję. Musisz wybrać Boga. Jeśli Go nie wybierzesz, to wszystko, co On dla ciebie wywalczył na krzyżu Golgoty, nie będzie twoje. Chociaż On to zrobił dla ciebie. Ale dzisiaj to ty masz podjąć decyzję. Przybliżyło się Królestwo Boże. Przyjaciele, ale my nie głosimy wam tylko Jezusa. My wam także Go reprezentujemy, bo On jest w nas. Chcesz wiedzieć, gdzie jest dzisiaj Jezus? Spójrz na mnie. Nazywam się Michał Gorgol. Bóg mieszka we mnie. Jeśli chcesz, wystaw mnie na próbę. Może chorujesz. Może masz nieuleczalną chorobę. Jeszcze dzisiaj możesz być zdrowy. Jezus załatwił ten temat 2000 lat temu. Jeszcze dzisiaj możesz wziąć swój cud. Może masz depresję. Latasz po psychologach i psychiatrach. Jeszcze dzisiaj możesz zostać uwolniony od demonów. Chodź, zobaczysz Boga w praktyce. Przyjaciele, każdy z was, którzy słyszy te słowa, dzisiaj podejmujesz decyzję. Czy wybierasz niebo, czy wybierasz piekło. Bo zbawienie ma dwa wymiary. Po pierwsze, już dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Jeśli dzisiaj byłby koniec, możesz mieć pewność, nie nadzieję, pewność, że idziesz do nieba. Ale po drugie, możesz doświadczać nieba tutaj na ziemi. Kochani, jesteśmy tutaj jeszcze. Zachęcamy. Dzisiaj przybliżyło się do was Królestwo Boże. Podchodźcie do nas. Hallelujah.